Bardzo się cieszę, że tak duża liczba osób zdecydowała się wesprzeć naszą akcję. Cieszę się, ponieważ wspieramy dzieciaki, ale również wspieramy swoją własną kondycję sportową, swoje własne zdrowie. Pieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, ale tak już zupełnie poważnie. Myślę, że nie ma nic lepszego jak pomaganie dzieciakom, jeśli to pomaganie dzieciakom może jeszcze przynieść nam dodatkowe korzyści w postaci dobrej kondycji fizycznej, sportowej. To powinniśmy szukać takich projektów i starać się jak najczęściej brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za udział w naszej akcji. Cieszę się, że mogliśmy pomóc dzieciakom i wykręcić te kilometry, bo to pokazuje, że wszystkim nam bliskie jest zdrowie dzieci, nie tylko nasze własne. Na tym nie koniec. Trzeba wykręcić kolejne kilometry i tym razem dużo więcej tych kilometrów. Ambitny cel jest tak, by wykręcić 4,5 miliona kilometrów. Także zapraszam wszystkich, zarówno tych, którzy brali udział w pierwszej akcji, jak i wszystkich tych, którzy jeszcze wcześniej nie mieli okazji z nami się ścigać. Zapraszam, pomóżmy dzieciakom. Imprezy Czech Tri Tour, a zwłaszcza impreza poznańska, organizowane są od wielu lat. W tym roku jednak zmuszeni byliśmy zorganizować nasze imprezy trochę w innym stylu i staraliśmy się całą społeczność naszą triatlonową zebrać trochę w wirtualnym świecie. Zawodnicy nadal musieli indywidualnie trenować, wychodzić na zewnątrz, jeździć, pływać i następnie startować także w naszych imprezach, a my te kilometry w trakcie ich treningów i startów skrupulatnie liczyliśmy. Na początku również całego tego okresu związanego z przygotowaniem sezonu zaistniała taka potrzeba w Poznaniu, aby wspomóc dziecięcy szpital i przekazać, uzbierać 1 000 000 zł. Zgłosił się wtedy do nas Sebastian Kulczyk, który reprezentując Fundację Fenix zobowiązał się, że jest w stanie przekazać te środki, ale pod jednym warunkiem. Pod tym warunkiem, że wszyscy zawodnicy, którzy u nas trenują i startują razem z nami, kręcić będą jak najwięcej kilometrów, aż uzbierają ten 1 000 000 kilometrów, który on zamieni na złotówki. Wykręciliśmy ponad 1 017 000 kilometrów. Prawie 50 000 jednostek treningowych zostało wykonanych przez ponad 1300 osób. W dniu dzisiejszym środki zostały do szpitala przez Fundację Fenix przekazane. I chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie, trenowanie, za starty w naszych imprezach i za to, że byliście z nami w tym ciężkim sezonie. Chcielibyśmy również zaprosić Was do tego, aby jednocześnie nie rezygnować i rozpocząć nową akcję. Ta nowa akcja ma jeszcze większe przed nami wyzwanie. Jest jeszcze wyżej postawiona poprzeczka i mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy, a także inne osoby, które do tego dołączą, będą w stanie wykręcić przez te 2 lata 4,5 miliona kilometrów, które znowu przez Fundację Fenix zostaną zamienione i przekazane do szpitala, tym razem na 28 czerwca w Poznaniu, ortopedycznego, gdzie leczone są dzieci z porażeniem mózgowym. I na ten cel właśnie aktualnie zbieramy. Zapraszamy wszystkich, jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym sezonie w normalnych, mam już nadzieję, warunkach. Do zobaczenia.